idziemy tam? Tam musimy iść tam. No, zacznij się zatrzyma. Strażacy wody się nie boją i mam nadzieję, że publiczność też i jeszcze dopisze w większej liczbie. Pamiętajmy, że jest to impreza bardziej promocyjna, każdy ma różny sprzęt, różnej jakości, ale wiedzmy o tym, że chodzi głównie o dobrą zabawę i o promowanie służby strażackiej. Służba strażacka jest jedna z najpiękniejszych i najtrudniejszych służb w naszym społeczeństwie. I cieszę się, że dzisiaj przyjechaliście się pobawić, pokazać również tradycję, która jest od ponad stuleci, a może i dłużej, bo zawsze ratownictwo było takim potężnym dziełem na rzecz drugiego człowieka. Życzę, aby dzisiejsze zawody były piękną zabawą zarówno dla was, jak i dla wszystkich, którzy tutaj dzisiaj przyszli, a równocześnie promocją powiatu wieruszowskiego i miasta gminy Wieruszów. Szanowni Państwo, za chwilę orkiestra Dęta ze Żar odegra hymn w związku do hymnu. Dziś odbywa się już drugi raz
u nas impreza otwartych zawodów sikawek konnych. Myślę, że ta impreza, która się odbyła w tamtym roku, pokazała tą potrzebę, że to, co jest gdzieś na obszarze się dzieje kraju, u nas w naszym regionie tego nie ma. A jak wiemy, to przecież w każdej większej miejscowości mamy jednostkę ochotniczych straży pożarnych, tak? Do tego z pięknymi tradycjami, bo to są w większości jednostki ponad stuletnie. Zatem dlaczego by nie promować, nie pokazywać i wspólnie nie bawić się? Patrzymy na tą imprezę bardziej jako promocję, tak jak powiedziałem na początku, służby strażackiej, bo musimy pamiętać o tym, że jest to służba honorowa, która dba nie tylko o wychowanie młodzieży, o bezpieczeństwo w nagłych przypadkach, ale również jest to służba, która jakby uczy młodzieży i strażaków takiej struktury administracyjnej, tak? Jeżeli coś się dzieje, tam po prostu każdy wie, co ma do roboty, wiadomo, kto jest prezesem, wiadomo, kto jest skarbnikiem i tak dalej. Chcemy promować nie tylko też tą służbę, ale i właśnie nasz region, naszą gminę, miasto, które właśnie też mamy od początku roku. No, mamy nadzieję, że aura dopisze i publiczność również. Chruścin zaczął jeździć na te zawody już od 2007 roku. Pierwsze były w Cichowie, to jest powiat Kościan. Następne jeździliśmy do Trzebiatowa, Jastrzębia-Zdrój, Szemrowic, Tuszyn i ostatnio do Zęba. Także ta tradycja jest dość długa u nas i chcieliśmy zorganizować również u siebie. Są to drugie takie spotkanie sikawek konnych, gdzie można zobaczyć różnego rodzaju sprzęty wiekowe, ale sprawne. Także ludziom zaczyna się to podobać, tak są retrotraktory tutaj, tak se, że i stare sikawki, które nadal są sprawne, w jakiś sposób zabezpieczone, żeby nie gniły na remizach, ale żeby były cały czas jako eksponaty, które bardzo ładnie wyglądają, ale też działają. Generalnie bierzemy udział w tych zawodach sikawek konnych już dosyć długi czas, bo bodajże od początku tam 2000 lat zaczęli tam chłopaki jeździć na zawody krajowe do Cichowa jeszcze wtedy. Też organizujemy u siebie takie zawody sikawek konnych. No jak oceniamy imprezę? No jest zawsze jest pozytywna ocena. No. Trzeba się umieć jakoś bawić, rozerwać i staramy się, że tak powiem, no, dać z siebie wszystko, nie? Dzisiaj dla naszych wspaniałych strażaków serwują nasze swoje dania koła KGW Żdżary, KGW Wiewiórka. Mamy również sąsiednie KGW Chruścin, KGW Mieleszyn. Jeśli chodzi o nas, my proponujemy kawkę, ciasto, kawę mrożoną, lemoniadę, lemoniadkę z procentem na dobry humor i zapiekaneczki. Powiedzcie, jak koła się mają w gminie Bolesławiec, jak funkcjonują? Mamy jeszcze popcorn i watę cukrową dla naszych milusińskich. A jak funkcjonują? No jakoś sobie radzimy, musimy sobie radzić. Promocja przede wszystkim na wszelkich imprezach gminnych, czasami tudzież i powiatowych, koleżanki z KGW Żdżary. No, przyjechaliśmy z Przyłęka Dużego. Tradycja, jesteśmy drugi raz co prawda na tych zawodach. Uczymy się tego wszystkiego, no ale mamy to już z dziada, pradziada, ten sikawkę, że tak powiem, dbamy o to i pielęgnujemy ten rytuał i tak dalej, żeby pokazać przyszłym pokoleniom, jak to wszystko wyglądało i zobaczyli to na żywo, nie z filmów i tak dalej. Morning. U nas w miarę coś nowego, bo jesteśmy teraz tutaj drugi raz. Tak to na zawodach w sumie gminnych zawsze pokazujemy, też robimy prezentacje dla całej gminy, więc jakoś to kultywujemy cały czas.
Przywieźliśmy dzisiaj więcej traktorów niż rok temu, bo się to rok temu podobało. Przyjechał dzisiaj traktor skansen Lubecko, skansen coś nowego Słupia pod Kępnem, kolega z Trzcinicy, Kuźnica, no i oczywiście z Mieleszyna, osobie własnej. Co te maszyny mają w sobie, że wy tak je kochacie? No kochamy, jak kobiety nasze. No, drugie na po miejscu kobiety. Dbamy, pokazujemy. Z roku na rok coraz więcej jest zainteresowanie tymi traktorami. No i odnawiamy i kupujemy następne. Dzisiejsza impreza jest częścią Dni Miasta i Gminy Bolesławiec. Gościmy tak jak w zeszłym roku traktory zabytkowe, maszyny rolnicze, tylko jest ich w tym roku więcej. No i oczywiście główna część imprezy to zawody strażackie. Wczoraj się bawiliśmy rozrywkowo, wieczorowo, dzieci się bawiły, a dzisiaj mamy Porsche. To jest dopiero brynka! Trochę to jest trochę starsza. Aha, tak, tak. A to w ogóle, nie? A to chodź zobaczyć. O, to trochę, trochę. Po najlepszych powrotach. Po najlepszych powrotach. Zetor 25. Ursus C328, 65, 40, następne trzy traktory, 28, 65, 6, 7 rok. Zielony jest najstarszy, z drugiej strony mamy mniejsze egzemplarze, jest Dzik 2 z 68 roku, Ursus 308, dwa holdery, masę Ferguson starszej generacji, Porsche, który przyjechał ze Śląska, ze skansenu Lubecko, 28, 50. Dobra, znajdę w domu. O, mnie! Które każdy zawodnik musi przejść. Kolejno tunel. I następuje pompowanie wody po uprzednim skręceniu, sprawieniu linii sawnej do zbiornika, który trzeba właśnie zgasić. Pierwsze startowanie, następnie panowie po wtoczeniu sikarki na tor. Zaczęła po prostu... Gadać, czyli to co gadać, gadać, tak jest! Witam was pięknie, moi kochanicy. Zaśmą pięknych chłopaków, to mi się od razu lepiej będzie robić. Uwidzimy to wszystko, moi kochanicy. Już się pierwsza, słuchajcie, sikowka rychtuje. Już wszystko jest przygotowane, sędziowie są już gotowi. A to nie było tak, bo ja was tak teraz trenuję, to byście nie wiedzieli. To może formu to wiesz. Daria. Jakbyście im tak prezenckie bramami pomogli, to nic by się tak złego nie stało. Pierwsze są ładne, są zgrabne, jest strasznie. Szły! Wy obserwujcie, a w tym czasie wam powiem, że Ochotniczą Straż Pożarną w Chruścinie została założona w 1906 roku przez właściciela ziemskiego łopu Fina. No i taki był troskliwy o swoich współmieszkańców, że ufundował powstanie. Nicy jeżdżą po całej Polsce, biorąc udział w różnego rodzaju zawodach. To więcej niż wygrał, bo to jest niemożliwe, żeby Chruścin nie był na podium. Na 70 startów, tylko 5 się nie udało, drużyna męska i żeńska. Także utytułowani są, i tu już konkurencja powinna lekutko drzeć. Prawno! Bawy pompują. Szef się nadstawił na linię wody, chyba mu za gorąco.